Dla niektórych osób wygląd ma ogromne znaczenie. Dążenie do fizycznej doskonałości może prowadzić do podjęcia ekstremalnych decyzji, które skutkują niezamierzonymi konsekwencjami dla wizerunku. Dziś pokażemy kilka osób, które poprzez operacje plastyczne zrujnowały swój wygląd. Hang Myoku. Hang Myoku zasłynęła w Korei z modelingu i bycia piosenkarką, jednak jej życie przybrało zaskakujący obrót, kiedy uległa pokusie chirurgii plastycznej. Wszystko zaczęło się, gdy miała 28 lat i w towarzystwie swojego bogatego małżonka, handlarza dziełami sztuki, wyruszyła w podróż, aby uzyskać bardziej młodzieńczy i atrakcyjny wygląd. Przez wszystkie operacje jej twarz uległa znaczącemu powiększeniu i zniekształceniu, przez co lekarze ostatecznie odmówili dalszych ingerencji. Zdesperowana Hang poszukała chirurga, który zaproponował jej zastrzyki silikonowe do samodzielnego podania. Kiedy jej zapasy silikonu się skończyły, postanowiła wstrzyknąć sobie olej roślinny, przez co jej twarz została zniekształcona i pokryta bliznami. Pomimo przejścia 10 operacji, szkody okazały się nieodwracalne. Chirurdzy zdołali zmniejszyć rozmiar jej twarzy i wydobyli tylko 60 gramów silikonu, oleju roślinnego i innych substancji. Hang Myoku pracuje teraz w sklepie z używanymi rzeczami, co jest znaczącym kontrastem do jej poprzedniego życia. Michael Jackson. Michael Jackson przeszedł rozległą operację plastyczną, która znacząco zmieniła jego wygląd. Porównanie młodzieńczych zdjęć z tymi sprzed śmierci w 2009 roku ujawnia zauważalną przemianę. Jego przygoda z chirurgią plastyczną obejmowała liczne zabiegi, w tym te, które miały naprawić wcześniejsze ingerencje. W 1979 roku przeprowadził operację nosa, co zapoczątkowało jego eksperymenty z wyglądem. Szacuje się, że Michael Jackson mógł przejść około 100 operacji. Niektóre z tych zabiegów przyczyniły się do znacznej zmiany w jego wyglądzie, utrudniając rozpoznanie pochodzenia. Chociaż nie wszystkie szczegóły są znane, dr Wallace Goodstein, który współpracował z chirurgami Jacksona w latach 90., podzielił się listą zabiegów. Obejmowały one wiele operacji nosa, implanty policzków, korektę powiek i rozszczep podbródka. Goldstein ujawnił także, że Michael systematycznie co 2 miesiące przechodził kilka zabiegów. Pixie Fox. W 2015 roku Pixie aspirowała do posiadania najmniejszego wcięcia w talii, jakie można sobie wyobrazić. Każdego dnia zakładała gorset, aż osiągnęła skurczenie talii do zaskakujących 45 cm, co wprawiło wielu zarówno w zdumienie, jak i zakłopotanie. Pixie postanowiła podnieść poziom swojej metamorfozy, podejmując bezprecedensowy środek, jakim było wycięcie 6 żeber. Przeszła także mnóstwo innych zmian, w tym brazylijski lifting, liposukcję, powiększanie nosa, powiększenie piersi, korektę policzków oraz uniesienie brwi. Jackie Stallone. Znana mama legendarnego aktora Sylwestra Stallone była głęboko zanurzona w dziedzinie chirurgii plastycznej, poddając się różnorodnym zabiegom mającym na celu spowolnienie procesu starzenia i utrzymanie młodzieńczego wyglądu. Jej żarliwe poświęcenie się poprawie wyglądu skłoniło ją do poddania się kompleksowemu spektrum ingerencji, w tym liftingowi czoła, implantom policzków, powiększeniu ust, korektom nosa i niefortunnemu odmładzaniu twarzy. Kobieta przypisywała swoją niezwykłą długowieczność codziennemu rytuałowi spożywania szpinaku, praktyki, której pilnie przestrzegała przez całe swoje długie życie. Jackie Stallone spokojnie odeszła z tego świata w otoczeniu swoich bliskich, pozostawiając po sobie spuściznę, która obejmuje jej eksplorację w dziedzinie chirurgii plastycznej, wypełnioną zarówno spostrzeżeniami, jak i przestrogami. Dolly Parton.
Władczyni muzyki country, słynąca z charakterystycznych, bujnych włosów, modnych strojów i cenionych melodii, które wykraczają poza czas, posiada także niepowtarzalny wygląd. Staje się oczywiste, że rysy jej twarzy uległy zmianom. Dolly Parton otwarcie mówi o poddaniu się różnorodnym zabiegom estetycznym, które obejmują powiększanie piersi, lifting czoła, lifting twarzy, operacje powiek, powiększanie podbródka, a nawet plastykę nosa. Chociaż opinie na temat konieczności tych ulepszeń mogą się różnić, wspólnie przyczyniły się one do kultowego i niepowtarzalnego oblicza, które wszyscy dziś podziwiamy. Szczerość Dolly w swoich wyborach rzuca wyzwanie normom społecznym i oczekiwaniom dotyczącym starzenia się, piękna i wyrażania siebie. Jej bezkompromisowa postawa wobec fantastycznego samopoczucia we własnej skórze jest wspaniałym świadectwem akceptacji, indywidualności i podejmowania osobistych decyzji. W świecie, w którym współistnieją różne podejścia do piękna, Dolly Parton jawi się jako świetlisty przykład kogoś, kto z wdziękiem przyjmuje swój charakterystyczny wygląd. Dennis Avnera. Informatyk i weteran marynarki wojennej pochodzący z Michigan, który przyjmuje pseudonim Catman, zanurzył się w intrygującej sferze modyfikacji ciała. Przemiana Avnera rozpoczęła się w wieku 23 lat, kiedy posłuchał rady szamana i zasiał ziarno, aby stać się żywym kotem. Początkowa faza jego metamorfozy obejmowała rozległe tatuaże pokrywające niemal każdy centymetr twarzy i ciała. Jednak posłużyło to zaledwie jako prolog do jego niezwykłej ewolucji. Współpracując z ekspertami od modyfikacji ciała, przeszedł 14 operacji, inwestując znaczne sumy pieniędzy, tak aby przekształcić się w stworzenie przypominające tygrysa. Transformacja obejmowała podskórne implanty twarzy, spłaszczenie nosa, spiczaste uszy, a nawet robotyczny ogon. Uderzające oblicze mężczyzny sprawiło, że znalazł się w centrum uwagi mediów, co doprowadziło do licznych występów w amerykańskich programach telewizyjnych. W 2008 roku został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa za najbardziej trwałą przemianę w zwierzę. Lara Flynn Boyle. Niegdyś urzekająca gwiazda znana ze swoich ról zarówno w filmach, jak i programach telewizyjnych, Lara Flynn Boyle zwróciła na siebie uwagę z nieco innego powodu. Znaczące przemiany w jej wyglądzie wywołały dyskusje na temat poddania się wielokrotnym operacjom plastycznym. Boyle, znana z występów w filmach takich jak Faceci w czerni, jest teraz nie do poznania przez swoją opuchniętą i zniekształconą twarz. Według różnych źródeł zmiany obejmują plastykę nosa, powiększanie ust, botoks, a nawet lifting twarzy oraz brwi. Przypuszczalnym celem transformacji było uzyskanie bardziej młodzieńczego i atrakcyjnego wyglądu. Historia zmiany Lary Flynn Boyle służy jako przestroga, podkreślając delikatną równowagę w sferze kosmetycznych ulepszeń i potencjalnych wad nadmiernych ingerencji w ciało. Dlaczego Snoke z Gwiezdnych Wojen wydaje się być zdeformowany i pokryty bliznami? Jest to wynik zarówno konfliktów, jak i naturalnego zużycia jego ciała. Snoke doznał poważnych obrażeń podczas walki i pomimo tego, że pozostał potężny, nie wystarczyło to, aby uchronić go przed przybraniem zniedołężniałego i zniekształconego wyglądu. Zanim dojdziemy do wniosku, że kobieta przekształciła się w legendarnego Snoke'a, musimy to przeanalizować. Chociaż na pierwszy rzut oka może istnieć powierzchowne prawdopodobieństwo, bliższe przyjrzenie się ujawnia, że wcale tak nie jest. Niezwykła Aletta Ada McGuard, australijska aktorka słynąca ze swojego talentu komediowego i godnych uwagi ról, przez wielu ludzi porównywana jest do Snoke'a. Czy myślisz, że to ta sama osoba?
Podziel się swoimi opiniami w komentarzu, a jeśli podobał Ci się odcinek, zasubskrybuj kanał po więcej ciekawostek. Do zobaczenia w kolejnym materiale.